Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 5 października 2022 rok. Ta rodzina jeszcze była zasilana, bo miała mało pokarmu. I jak widzicie Państwo, szanowni, tu jest cały taki bajzel. To jest cały taki bajzel. Są odstawione ramki do pobierania przez pszczoły. No i jak widzicie Państwo, nic nie pobrały, tylko jeszcze chyba tu nosiły, jakbym karmił. To ciekawie, tu będzie w tym gnieździe. Przypominam Państwu, że prowadzę program Krótki Komórki. To już jest dzisiaj, teraz obecnie już po trzecim sezonie, bez stosowania w ulach chemii ciężkiej. Proszę Państwa, normalnie tych pszczół nawiązane, ale ramka pełna. Trzeci sezon bez stosowania chemii ciężkiej, to znaczy przez kwasów mrówkowych, szczawiowych, mlekowych. No, pszczelarze upierają się przy tym, że to nie jest chemia ciężka, tylko to jest kwasy organiczne. Tylko nie zdają sobie sprawy, że te kwasy organiczne powstały w procesach technologicznych, a nie w procesach biologicznych. Tak to ciężko pojąć. A ja zaoferowałem im krótką komórkę. Mój projekt, który opracowałem na podstawie biologii naukowych, biologicznych, obserwacji rozwoju warozy. No, musiałem coś takiego zrobić. Było, nie było. Każda chemia mnie uczula. Już miałem zrezygnować z hodowli pszczół i produkować ten roztwór miodów z kwasami amitrazą. No niestety, panowie pszczelarze, trzeba się troszkę wziąć za robotę. Trzeba troszkę wziąć się za robotę, troszkę się ogarnąć i zacząć pszczoły prowadzić w sposób naprawdę taki, że będziecie z ula wybierać zioło, a nie roztwory nie wiadomo czego. Do tego Was szczerze zachęcam. I w tym celu Wam dałem ten projekt krótkiej komórki, abyście z tego korzystali i cieszyli się zdrowym jodem i dobrym zdrowiem po spożyciu tego trunku. No, ramki są tu na razie pięknie wypełnione miodem. Na pewno będą tu ramki puste z czerwiem. Och, ciężko idzie. Wyszło. Tak, dokarmiałem ją, dokarmiałem. I w końcu zapełniła te puste ramki. Ale tu jest wielka luka w środku ula. Och Boże, piękna pula czerwi. Maseł pszczół na dnie ula, po bokach. One niezbyt lubią siedzieć w tych wąskich uliczkach. Wolą gdzieś z tyłu ula się gromadzić. No tu też pula czerwiu. Tu cała ramka zaczerwiona z tej strony. Proszę Państwa. I tu ta rodzina niestety w centrum gniazda dwie ramki z czerwiem. Te ramki będą
do wyrzucenia w późniejszym czasie. Na tą chwilę nic się tu nie da ruszyć. Ta rodzina zachowuje się tak, jakby dopiero lato się zaczynało. No i ta ramka pełna. Jakoś tu muszę ogarnąć. Jest bardzo mocna rodzina. 3, 6, 9, 10 ramek. Szczół po ścianach, masę siedzi. Proszę Państwa, tym ujęciem i tymi moimi dywagacjami serdecznie się z Państwem żegnam.